Cześć, z tej strony KV, mam do was. Dobra, zaczynajmy po prostu. Co drugi? A to co to jest? Walka? A, walka chyba to jest. Chyba się coś zepsuło. A, czy że mam z nim walczyć? Dobra. A, nic mu nie zadają. Kurde, no. No i co teraz zrobić? Mam przecież mało barwy. Co mam bym z nim mu zrobić? Dobra, poczekajcie, może go zostawimy. Dobra, sobie go zostawimy, niech zarobi. My sobie idziemy tutaj. A, akurat to. Kolejny? Głębosz. Głębosz. No i znowu ten idzie w moją stronę. Tutaj są jeszcze te barwy. Barwa szczęścia i barwa szybkości. Wkrótce nie. Przyjdzie do ciebie bogactwo. Dobra, dobra, powtarzasz się. Coś zbytnio. Dzień dobry. On uciekł. Chyba tutaj coś. Dobra, tutaj jest fiolet i zielona barwa. Będę światłem, które wskaże ci drogę. Coś jeszcze tutaj? Tutaj jest jakieś stworzenie. Przenikło przeze mnie.
nie idzie w moją stronę. Mówię, żeby znowu wydawać dźwięki. Dobra, mamy dużo barw. To możemy teraz iść do tej. Dobra, dobra. Opustoszało. Zaraz je napełnią. Bez ciebie. No dobra, to dziękuję. Wreszcie nas wypuściło. Możemy iść dalej. Kolejny kapłan. Jakaś kulka. Strzeż się. Serce opustoszało. Teraz gdzie? Dużo barwy bursztynu i tego. Tutaj możemy użyć szmaragdu i błękitu. Może najpierw tutaj ja wejdę. Fajnie.
Kurde, ale nas... Przyknęło. Nie! Szczęście przypadkowo zajrzy w leśną mgłę. Myślę, że tam wejdą. O! No. Kopacz. Kopacz. Ten graben służy do wydobywania barw ze złóż w skałach, których żyły odkrywane są za pomocą grafemu objawienia. Grafem ten ożywia materię skalną i rzuca nią niczym harpunem. Po trafieniu w otwartą żyłę, harpun ten zaczyna wysysać barwę ze złoża w miejscu, w które został wbity. Przejęte złoże gromadzi barwy stopniowo, tak jak ożywione drzewo, więc po kilku cyklach powinno dostarczyć nieco barwy. No dobrze. W kształcie takiego... kurde, zapomniałem, jak się nazywa. Wyjście sztuk tej limfy. No, ale fajnie, fajnie. Gdzie ono jest? A, tutaj. 25 miejsca na barwę. Ma. A może nie. W zasadzie tą barwę to mogę już, no. Chociaż w zasadzie mógłbym trochę zostawić. Tak z tyle. O! No i idealnie.